Zapalenie nagłośni jest chorobą występującą znacznie częściej u dzieci niż u dorosłych. Jest rzadką odmianą ostrego zapalenia krtani, która charakteryzuje się niedrożnością dróg oddechowych oraz niewydolnością oddechową. Dolegliwość rozpoczyna się bólem w górnej części krtani, który przy połykaniu powoduje taki ból, że chory w ogóle rezygnuje z jedzenia i picia. Opis Zapalenie nagłośni jest rzadką chorobą bakteryjną obejmującą górną część ktani, nagłośnie część krtani odcinającą drogi oddechowe od pokarmowych w czasie połykania i sąsiadujące tkanki, fałdy nalewkowo nagłośniowe. Zapalenie nagłośni to rzadka odmiana zapalenia krtani, która występuje w większym stopniu u dzieci niż u dorosłych, zwykle od 2 do 6 roku życia. Jeżeli już pojawi się u dorosłych, ma znacznie łagodniejszy przebieg. Nadgłośniowe zapalenie krtani charakteryzuje się niedrożnością dróg oddechowych oraz niewydolnością oddechową. Przyczyny Choroba wywoływana jest głównie przez bakterie Hemophiles influenzae typu B, rzadziej Haemophiles parainfluenzae, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, sporadycznie przez wirus opryszczki. Czynnikiem sprzyjającym zakażeniu są urazy powierzchni na głośni, np. ostrym kęsem pokarmowym. Objawy. Głównym objawem jest duszność, czasami poprzedzona dolegliwościami bólowymi gardła. Duszność jest stanem uświadomionej konieczności wzmożenia czynności oddechowej z jej najcięższą postacią, asfiksją, czyli duszeniem się. Sposób opisywania tego objawu zależy od wieku dziecka, jego stanu emocjonalnego i zasobu słownictwa. Rodzice mogą obserwować wzmożony wysiłek oddechowy, przyspieszenie czy też spłycenie oddechu, niepokój lub pobudzenie ruchowe. U dzieci objawy podgłośniowego zapalenia krtani rozwijają się bardzo szybko. Do całkowitej niedrożności dróg oddechowych może dojść nawet w przeciągu kilku godzin. Do typowych objawów zalicza się gorączkę, ból gardła, otwartą buzię, ślinotok w następstwie zaburzeń połykania, narastający świst krtaniowy, stłumienie barwy głosu przez ograniczenie przestrzeni rezonacyjnej w gardle dolnym, określany czasem głosem baranim. Nie występuje szczekający kaszel charakterystyczny dla podgłośniowego zapalenia krtani, krupu wirusowego. W celu poprawy wentylacji dziecko przyjmuje pozycję z pochyleniem tułowia do przodu, podparciem na rękach i odgięciem głowy do tyłu. Widoczna jest wzmożona praca mięśni oddechowych klatki piersiowej. U dorosłych objawy podgłośniowego zapalenia krtani narastają powoli, poprzedzone są często infekcjami górnych dróg oddechowych, urazem na głośni, kęs pokarmowy, ciało obce. Chory skarży się na ból w okolicy szyi czy klatki piersiowej, trudności w połykaniu, podwyższoną temperaturę. Pomimo wolno rozwijających się objawów w każdej chwili może dojść do śmiertelnego zwężenia dróg oddechowych. Diagnostyka. U każdego, u kogo podejrzewa się zapalenie nagłośni, wykonuje się badanie endoskopowe, dzięki któremu można stwierdzić zwężenie światła przedsionka krtani oraz obrzęk błony śluzowej nagłośni i fałdów nalewkowo-nagłośniowych. U dzieci badanie jest wykonywane bardzo delikatnie, aby nie spowodować całkowitego zablokowania przedsionka krtani. Oczywiście diagnostyka zapalenia nagłośni, zarówno u dzieci, jak i dorosłych, nie może obyć się bez wykonania posiewu krwi, wymazu z gardła oraz materiału pobranego z nagłośni, aby mieć pewność co do przyczyny zakażenia. Badaniem stosowanym w diagnozowaniu zapalenia nagłośni u dorosłych jest badanie radiologiczne krtani. Dobrze widać w nim obrzęk nagłośni, tzw. objaw kciuka. Jednak ten symptom występuje tylko u około połowy pacjentów, dlatego badanie uważane jest za mało przydatne jako jedyne w rozpoznawaniu ostrych przypadków tej choroby dróg oddechowych. Prześwietlenie krtani zawsze powinno iść więc w parze z badaniami mikrobiologicznymi i diagnostyką krwi. W badaniach krwi najczęściej występuje podwyższone ob i stężenie białka C-reaktywnego oraz zwiększona liczba białych krwinek, leukocytoza. Leczenie. Najważniejszym celem leczenia zapalenia na głośni jest zapewnienie drożności dróg oddechowych. Chory wymaga bezwzględnej obserwacji w szpitalu. W przypadku mało nasilonej duszności pacjenta można leczyć antybiotykami dożylnymi, obserwując bacznie jego stan. Antybiotykami pierwszego wyboru są cefałosporyny drugiej i trzeciej generacji. Oprócz tego podaje się glikokortykosteroidy takie jak hydrokortyzon. Zaleca się również podawanie mukolityków, leków przeciwgorączkowych, a także tlenu. Natomiast nasilona niewydolność oddechowa wymaga pilnego udrożnienia dróg oddechowych metodą intubacji dotchawiczej, założenia rurki zabezpieczającej drogi oddechowe przez nos lub usta, rzadziej traczotomii lub konikotomii, założenie rurki bezpośrednio tchawicy przez nacięcie wykonane na szyi. Należy unikać takiego pogorszenia stanu ogólnego i miejscowego pacjenta, w którym jedynym sposobem ratowania życia będzie musiała być traczotomia. Ten zabieg należy traktować jako ostateczność. Opieka nad chorym wymaga doświadczonego zespołu lekarskiego z udziałem anestezjologa i laryngologa ze względu na trudną intubację i możliwą potrzebę wykonania traczotomii w trybie natychmiastowym. Rokowanie. Rokowanie w przypadku zapalenia nagłośni zależy od tego, jak szybko zostanie udzielona pomoc. Przy zapewnieniu drożności dróg oddechowych rokowanie w zapaleniu nagłośni jest pomyślne. Większość dzieci wyzdrowieje w ciągu kilku dni lub tygodni, ale u około 12% choroba może skończyć się zgonem. W przypadku niewłaściwego leczenia może dojść do poważniejszych powikłań, takich jak zapalenie płuc, zapalenie osierdzia, zapalenie stawów, a także zapalenie opon mózgowo Szczepienie przeciwko haemophiles influenzae zmniejsza znacząco ryzyko wystąpienia zapalenia na głośni. Dlatego szczepienie na Hemophiles influenzae zostało dodane jako obowiązkowe i wykonuje się je w drugim, czwartym i piątym miesiącu życia.